Wypoczynkowe, rekreacyjne, a może górnicze, odwiedźmy tym razem, szanowni Państwo, nasze świętokrzyskie mostki. Nasze wyobrażenie o charakterze kulturowym, krajobrazu kulturowego, poszczególnych osad, w znacznej mierze, szanowni państwo, wiąże się z tym, co widzimy na co dzień, z czym możemy obcować. Jeżeli dane obiekty, na przestrzeń ulega bardzo poważnej zmianie lub całkowicie zanika. Również zatracają one pewien charakter, a także możliwości naszej percepcji do wyobrażenia sobie tego, jak dawniej wyglądały poszczególne osady i jak tam mogło toczyć się codzienne życie. Doskonałym przykładem wydają się świętokrzyskie mostki znajdujące się dzisiaj w ramach powiatu skarżyskiego w gminie Suchedniów. Które mieszkańcy, a także osoby zamieszkujące okoliczne miejscowości odwiedzają głównie ze względu na tamtejszy zalew. Ten zalew, szanowni państwo, dziś związany raczej z rekreacją, swoje ścisłe relacje miał z funkcjonującym tam przez prawie półtora stulecia wielkim piecem hutniczym. Aby zrozumieć, szanowni państwo, jak wyglądała ówczesna rzeczywistość, spójrzmy na mapę. Jak możecie państwo zauważyć, Poszczególne osady sytuowane były zgodnie z biegiem kolejnych rzek, no dziś znamy je pod nazwami kamienna, kamionka, żarnówka, a położone były pośród okazałych kompleksów leśnych niejako otulających te niewielkie osady. Oczywiście to, że ludzie u zarania swojego trybu osiadłego trybu życia, znanego powszechnie jako rewolucja neolityczna, wybierali takie tereny, które cechowały się łatwym dostępem do cieków wodnych, no, nie wymaga szczególnego wyjaśniania. W tym przypadku jednak relacja człowieka z rzekami miała nieco bardziej zaawansowany i powiedzielibyśmy przemysłowy charakter. Siła nurtu prądu rzecznego umożliwiała bowiem napęd kół, czy to młyńskich, czy właśnie piecowych, które to uruchamiały funkcjonujące tam poszczególne urządzenia, głównie miechy, które to natomiast powodowały, iż. Umożliwiały w zasadzie utrzymywanie odpowiedniej temperatury przy paleniskach. Działania te możemy porównać z próbą dmuchania w rozżarzone węgle lub tlące się drwa, tak aby rozniecić ogień i otrzymać odpowiednią temperaturę. Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani, jak wyglądały takie wielkie piece chłodnicze, zapraszam serdecznie do. Starochowickiego Muzeum Przyrody i Techniki, do Skarżyckiego Rejowa, gdzie pozostałości takowego wciąż możemy oglądać, czy choćby do no niemal y, monumentalnego zakładu samsonowskiego, do Bobrzy, do Sielpi lub Nietuliska. Można natomiast, szanowni państwo, wyposażeni w pewną wyobraźnię, spróbować wyobrazić sobie takowe zakłady na podstawie źródeł, w tym przypadku źródeł XVIII-wiecznych. Piec wielki w mostkach, wymurowany 1760 roku, od fundamentu z kamienia prostego nad fundamentem z kamienia ciosanego, aż do szychty, w którym ankierkowanych wielkich sklinami 24, dębowych 16, na dwóch ankrach obręczykowanych 4, blach wielkich lanych 2, czeluście lane 1. Blacha w czeluściach lana 1, blacha na belce lana 1, na wierzchu pieca lana 1, blach lanych obłożonych pod kominem 3, ankra kowana 1. Komin szychty z kamienia wyżej z cegły 1787 roku, wyprowadzony w kominie Anker lanych 4. Około tego komina na piecu. Facjata naokoło murowana gzemsy z cegły w tym murze ankierkowanych cztery. Nad oknami blachlanych cztery. Blacha w framudze zaklepiona jedna. Herb orwalany jeden. Nad facjataми wież z dachówki na tych facjatach postumentów pięć. Snycerską robotą wyrobionych na sztybrach żelaznych, kowanych sztyberek z białej blachy, jeden. Około komina, między fundamentami, cały piec z dachówką nową, roku 1787 przykryty. Tak bowiem wyglądał wielki piec w mostkach w czasach biskupich. Biskupa krakowskiego na sołtyka. Można natomiast zadać pytanie, co wspólnego ma to tytułowe górnictwo z mostkami? Obszar, który jednak z, powszechnie z górnictwem kojarzony z pewnością nie jest, ponieważ z tym, że z tą gałęzią y, przemysłu bardziej kojarzymy na pewno na pewno śląsk. Jednakże odpowiadając na pytanie, czy coś wspólnego te obszary z tym przemysłem mają, otóż szanowni państwo, szanowni państwo, mają. I to bardzo wiele. Jeśli zajrzymy do słownika języka polskiego, pod hasłem górnictwo, w pierwszym punkcie odnajdujemy następującą definicję przemysł zajmujący się wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych. I znów, Szanowni Państwo, sięgniemy do źródła z 1789 roku. Góry rudne czyli, Szanowni Państwo, kopalnie można powiedzieć o charakterze odkrywkowym przedstawiały się w sposób następujący. Primo, pierwsza, w jamnym, ćwierć, od ćwierć mili od wielkiego pieca Parszowskiego. W tej jest ruda dobra na głębokość. Sekundo. góra młodzawy. Bliższe i dalsze miejsca w bliższych rudach krępiasta. Miększa i lepsza. W dalszych ostra. Lecz te rudy do pieca z innymi rudami mieszane być mogą. Tertio. Góra tarczyna. Od wielkiego pieca parszowskiego, pół ćwierci mili. Ta ruda drobna, do mieszania zdatna. Oczywiście, szanowni Państwo, w tym miejscu nie ma potrzeby zapoznawania się szczegółowo z każdym przykładem, opisanym zresztą również w formie edycji źródłowej. Serdecznie za zachęcam wszystkich Państwa, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Do stosownej publikacji, do których link oczywiście podamy również pod tym filmem. Zastanówmy się natomiast, Szanowni Państwo, co to zmieniało w praktyce. Otóż eksploatacja tych kopalin pozwoliła osadom z nadkamiennej, kamionki, żarnówki wejść w XIX już stulecie. Niełatwe przypomnijmy pod względem społeczno-politycznym. Jest to doba rozbiorów, doba pozbawienia Polaków ich państwowości, ich możliwości pewnego utożsamiania się z aparatem administracyjnym. No Także osady te weszły w ten trudny wiek, chociażby z odpowiednim zapleczem gospodarczym. W toku postępujących zmian politycznych, a także administracyjnych, przypomnę, iż w latach 1790-1815 aż czterokrotnie obszar ten. Zmieniał swoją, swoje usytuowania administracyjne, a tak na dobrą sprawę również swego rodzaju właściciela. Przypomnijmy, z rąk biskupów krakowskich przeszedł do, w ręce rządu jeszcze Rzeczypospolitej. Następnie po 1795 roku w ręce austriackie. Z tychże rąk austriackich w roku 1809, w następny, następstwie zwycięskiej kampanii, można powiedzieć, wyrwał je niejako. Książę Józef Poniatowski i włączył do powstałego dwa lata wcześniej księstwa warszawskiego. Jak pamiętacie, państwo zapewne, księstwo to jednak nie przetrwało zbyt długo już w 1815 roku obszar, o którym mówimy, ale także i dość znaczna część samego księstwa znalazła się w granicach Królestwa Polskiego. Kształtująca się tam administracja tzw. kongresówki z czasem doprowadziła do wydzielenia się również osobnej gminy Mostki, tworzącej wraz z gminą Suchedniów oraz gminą Bzin takie dość, poważne, dość poważną jednostkę o charakterze gospodarczym, ekonomię Suchedniowską. Można zadać pytanie, jak wyglądała rzeczywistość, tamtejsza XIX-wieczna rzeczywistość gminy, która w samych źródłach określana jest mianem górniczą. I na to pytanie, Szanowni Państwo, możemy odpowiedzieć, szczególnie dla lat 1825-1827. Wówczas ludność całej gminy Mostki, Szanowni Państwo, można było szacować na około 1150 mieszkańców, w tym 382 mężczyzn, 360 kobiet oraz 408 dzieci poniżej 10 roku życia. Ci ostatni, co istotne, ze względu na pewną zastępowalność pokoleń, stanowili niecałe 55% nastoletnich i dorosłych Włościan gminy Mostki. Możemy, Szanowni Państwo, odpowiedzieć na pytanie również, jak prezentowała się struktura zawodowa tamtejszych osad. Z materiału źródłowego możemy dość precyzyjnie wyłonić zawody, zajęcia, jakimi zajmowali się tamtejsi mieszkańcy. I tak, Szanowni Państwo, pojawia się tam cieśla, emaliernik, Formiarz, fularz, górnik, kamieniarz, karczmarz, kowal ręczny, kurzacz, majster piecowy, młynarz, murarz, nadsztygar, oficjalista fabryczny, osoby służebne, placowy, podmaistrzy przy wielkim piecu, sołtys, stolarz, strażnik leśny, podleśny, sztycherz, włodarz. A zatem szeroka gama, szanowni państwo, zawodów i zajęć, którymi trudnili się nasi antenaci. Co jednak istotne, pośród wszystkich grup, zdecydowanie najliczniejszą, bo stanowiącą ponad 40%, prawie 45% pracujących mężczyzn stanowili górnicy. Co ciekawe, szanowni Państwo, tych 82 górniku, górników to prawie jedno, to w zasadzie 1 piąta wszystkich mężczyzn, a to mężczyźni wówczas trudnili się zdecydowanie większością zawodów. Pewnym wyjątkiem były, powiedzielibyśmy dzisiaj. Funkcje służebne, w których również pewną rolę odgrywały, odgrywały panie. Sam ten fakt powoduje, że fakty, iż możemy o Mostkach mówić jako o gminie absolutnie górniczej, zwłaszcza tak na pewno, również w odniesieniu do pewnego ukształtowania, bliskości y, ród górnych, czyli tych miejsc, skąd rudę pozyskiwali, a zatem uprawiano, szanownie państwo, górnictwo. Czy możemy powiedzieć o tych ludziach, o tych, o, o tych miejscach coś jeszcze? Oczywiście. Mieszkańcy gminy dysponowali, yy, drodzy Państwo, zaledwie 153 chatami, co stanowiło statystycznie nieco niemal ponad no, 7,5 osoby na jeden obiekt mieszkalny. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj takie, takie proporcje i takie możliwości. Dodatkowo, szanowni Państwo, z tych 153 chałup ponad 40% pozostawało w złym stanie. A zatem życie tam no, nie przedstawiało na pewno szczególnego komfortu. Podobnie wyglądała kwestia zaplecza gospodarczego. Włościanie posiadali zaledwie 248 obór, w tym aż 65% w złym stanie, i 106 stodu, 48 w złym stanie. procent. Pozostałe zabudowania, szanowni państwo, z wyłączeniem karczem, związane były z tamtejszym przemysłem górniczo-hutniczym. Własnością mieszkańców było oczywiście także. Żywy inwentarz w postaci 36 koni, 238 wołów, 265 krów, 153 jałówek, 207 świń oraz 6 owiec, a także 357, nieco ponad 357 korców zbóż ozimych, 236 korców zbóż jarych i 322 kołpysiana. Wydaje nam się to, drodzy Państwo, dzisiaj może nieco, nieco zabawne wymienianie tych, 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 tych zwierząt gospodarczych, tych kopsiana, korcy zboża, ale to, szanowni Państwo, stanowiło właściwy majątek naszych przodków, to, co było dla nich najcenniejsze. W odniesieniu do zabudowań mieszkalnych, znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących żelaznych okuć, elementów stalowych, gdyż takie to właśnie. Fragmenty, takie to właśnie obiekty, stanowiły szczególną, szczególną wartość, były szczególnie cenne. Ta rzeczywistość wyglądała oczywiście nieco inaczej. Dotychczas przetrwał, przetrwał jeden obiekt, z którym możemy jakkolwiek utożsamić, to nawet XIX-wieczną, szanowni państwo, nie mówmy o okresach wcześniejszych, ale XIX-wieczną historię mostek. Jest to oczywiście dawny dom zawiadowcy, dzisiaj dom kultury. Te historie... Te mapy warto poznawać, warto oglądać, warto się z nimi zapoznawać, ponieważ to tam, Szanowni Państwo, są ukryte te charaktery, do które, które, często dzisiaj poszukujemy, charaktery miejscowości, ich tożsamość, ich specyfika, a także pewne możliwości, z którymi dzisiaj moglibyśmy się spotykać. Opowiadanie tych historii jest ważne, zapoznanie się, zapoznawanie się z nimi wydaje się również elementem tożsamości, a tożsamość, Szanowni Państwo, jak dawniej ten żywy inwentarz, Warto posiadać w dużych ilościach. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi filmami w ramach projektu 50 wykładów na stulecie miasta Skarżyska Kamienna.